Czwarta Niedziela Wielkanocna. W pierwszym czytaniu dzieł Apostolskich słyszymy fragment mowy świętego Piotra, którą wygłasza do swoich rodaków w dzień zesłania Ducha Świętego. Zaskakujące jest to, że jego słowa są tak owocne, że trzech tysięcy mężczyzn zdecyduje się na nawrócenie i na przyjęcie chrztu. Nigdy Jezus, można powiedzieć, przez całą swoją działalność nie uczynił. Takiego słowa czy takiego znaku, żeby trzech tysięcy ludzi chciało się nawrócić. To jest przepiękne świadectwo za tym, czy na to, że Duch Święty już działa. Jesteśmy po zesłaniu Ducha Świętego, i teraz to Duch Święty wprowadza Kościół na, no, na nowy etap, czy, czy na nową drogę, dając mu taką siłę, jaką, jaką człowiek by nie mógł mieć od siebie. Ale to wydarzenie jest piękne jeszcze z jednego względu. Kto mówi to kazanie? Kto mówi te słowa? Te słowa mówi Piotr, a więc ten, który się zaparł. Ten, który bał się powiedzieć do kobiety, przyznać się przed odźwierną, że jest uczniem Jezusa, teraz ma moc głoszenia takiego słowa, że trzech tysięcy ludzi staje się uczniami Jezusa. To jest niesamowita prawda, pocieszająca dla nas. Może dzisiaj jeszcze się boję. Może dzisiaj jeszcze nie ma mocy moje słowo. Może dzisiaj tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko jest stracone. Nie bój się. Kiedy przyjdzie Duch Święty, to nawet z Ciebie zrobi narzędzie działania. Kiedy przyjdzie Duch Święty, nawet ze mnie zrobi pomost do Boga. Zaufajmy Duchowi Świętemu i zaufajmy też przyszłości, żeby nigdy nie stracić nadzieje na to, że to, co się nie udawało kiedyś, naprawdę przyniesie owoce. Psalma 23, bardzo dobrze znany. Zwróćmy uwagę na, na jedno wyrażenie. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Jeśli popatrzymy na tekst hebrajski, widzimy tam stół przede mną zastawiasz, na oczach neget przed, przed moimi wrogami, czyli przed moimi oczami, przed moimi wrogami. Ktoś powie, to jest jakoś tak troszeczkę dziwnie, jak to wyglądało. No, skoro ja tutaj mam oczy i tutaj są również wrogowie. To tak naprawdę stół jest między, stół jest między nami. A więc między wrogami a mną jest stół Bożej Łaski. Kiedy w życiu nam się wydaje, że mamy wielu wrogów, kiedy wydaje się, że wiele rzeczy chce nas może pogrążyć, warto koncentrować się nie na wrogach, którzy są dalej od nas, ale na Bogu, który jest zawsze bliżej nas niż ci, którzy są przeciwko nam. Nie koncentrować się na tych strzałach czy tych, czy tych łukach, które oni zmierzają, mierzą przeciwko nam, ale koncentrować się na tych darach, na tych przysmakach, które Bóg ma dla nas. Szalenie ważną rzeczą jest w życiu koncentrować się na Panu Bogu, wtedy ta cała nienawiść czy cała trudność ze strony ludzkiej zostanie łatwiej zniesiona. A mówi święty Piotr w pierwszym swoim liście, czyli w drugim czytaniu, o tym, że to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Czyli jeżeli czyniąc dobrze, nie czyniąc źle, znosicie cierpienia. Bo oczywiście można znosić cierpienia robiąc źle. Ktoś naprawdę robi komuś krzywdę, sobie krzywdę i cierpienie jest w jakimś sensie konsekwencją tego, co robi. Ale jeżeli człowiek ma spokojne sumienie, a mimo wszystko cierpi, to dobrze to robisz, że cierpisz, tak jak Chrystus, który nie miał na sumieniu nic, ale cierpiał i to cierpienie pomogło ludzkości, przyniosło ludzkości odkupienie. Szalenie ważna sprawa, zapomniana, gdzieś tak też naturalnie przez nas odrzucana, nie chcemy cierpienia, boimy się cierpienia. Robimy wszystko, żeby to, to cierpienie usunąć. Ale jeśli z ręką serca, z ręką na sercu widzimy, że naprawdę. No, no, nie zrobiliśmy w tym temacie nic złego, a mimo wszystko cierpimy. Cierpimy często niesprawiedliwie. Ofiarujmy to cierpienie w intencji chociaż jednej osoby. Ofiarujmy w intencji jednej rodziny. Ofiarujmy w intencji nas, może samych siebie, bo cierpienie niesprawiedliwe ma siłę, ma siłę zbawczą. Jeżeli chodzi o Ewangelię, jest to na Ewangelię o Jezusie, który jest dobrym pasterzem dobrym pasterzem. Który woła swoje owce po imieniu i je wyprowadza. Zawsze sobie myślałem, kiedy pasłem owce, że no nie jestem dobrym pasterzem, bo ja owce poganiam. Gdybym szedł z przodu, owiec wołał je swoim głosem, to by znaczyło, że one mnie znają. Może dlatego, żeśmy paśli owce z godziny, dwie godziny dziennie, resztę przebywają w zagrodzie. Może dlatego, że po prostu nie miał człowiek jakiejś takiej, takiej, takiej charyzmy. Ale fakt, faktem jest, że to jest bardzo ciekawe rozróżnienie, że dobry pasterz jest tym, za którym idą owce. Jeżeli nie jest wystarczająco dobrym pasterzem, musi iść za nimi, żeby te owce poganiać. Trzeba troszeczkę poganiać, może nie robiąc im jakiejś tam krzywdy, ale użyć troszkę w jakimś sensie innych metod, żeby one szły do przodu. Oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy się teraz zastanawiali, czy ktoś idzie za nami, czy my kogoś poganiamy, ale żebyśmy też mieli świadomość, że. Że dużo zależy od znajomości owiec to, jak owce mają, jaką owcę mają relacje z pasterzem. To, czego nam najbardziej dzisiaj chyba brakuje, to wzajemnych, dobrych, serdecznych relacji, żebyśmy tworzyli w parafiach, we wspólnotach, żebyśmy tworzyli w grupach relacje, w których się znamy, żebyśmy nie dali się skusić na takie myślenie, że jedni będą celebrytami, będą transmitować, będą nadawać, a reszta będzie odbiornikami. Czy odbiorcami? Nie, nie o to chodzi. Wszystko jest dla ludzi, ale tak naprawdę życie wspólnoty, życie rodziny kościelnej, życie duchowe dzieje się tam, gdzie pasterz zna swoje owce i gdzie owce znają swojego pasterza. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.